Dzień dobry Państwu, dziękujemy bardzo za przybycie. Jesteśmy dziś w Grudziądzu, to już druga konferencja prasowa ruchu Kukiza, na której będziemy przedstawiać kandydatów. Dziś konkretnie związanych z Grudziądzem. Są to Ania Krajewska, numer 5 na naszej liście, oraz Jaromir Łatuszyński, numer 2. Brakuje dziś Jakuba Tomczaka, numer 12, jednak jest mocno chory, nie chcieliśmy go narażać na poważniejsze konsekwencje, także dziś go z nami nie ma. Jesteśmy z ruchu Kukiza, Komitet Wyborczy Kukiz, KWW Kukiz 15. Co nas różni od innych kandydatów? Jesteśmy, jak widzicie, normalnymi ludźmi, nieoderwanymi od rzeczywistości, jak większość obecnej klasy politycznej. Mamy te same problemy co państwo. Rodzina, dom, wiadomo, niektórzy budzą się i zasypiają z kredytem na karku. My chcemy, żeby Polacy w końcu oderwali się od tych takich spraw, żebyśmy mogli normalnie żyć, mogli korzystać z sprawnie funkcjonującej służby zdrowia, żebyśmy bezpiecznie czuli się w naszym kraju oraz żebyśmy w końcu mieli wpływ na to, co w naszym kraju się dzieje. Teraz oddam głos naszym. Wspomniał, głównym celem, jaki chciałabym zmienić, jest zmiana właśnie konstytucji tutaj wspólnie, żebyśmy tego dokonali, polegająca na tym, żeby obywatele mieli większy wpływ na władzę, żeby była możliwość rozliczania posłów przed upływem kadencji, żeby nie było tak jak jest teraz, że poseł dostaje się do Sejmu, no i wtedy te obietnice, które były składane, idą w zapomnienie. Chciałabym również, żeby referenda, które zostają przeprowadzane, w których mieszkańcy, właśnie obywatele biorą udział, żeby były obligatoryjne po prostu, żeby później było to przełożenie na działalność w Sejmie. Chciałabym również uproszczenia podatków, żeby wszystkie przedsiębiorstwa, tak zarówno zagraniczne, jak i tutaj nasze małe, lokalne, były sprawiedliwie traktowane. Patryszyński, numer 2 na liście. Jestem urodzony w Grudziądzu, pół życia spędziłem w tym mieście. Emocjonalnie jestem związany do dzisiaj bardzo mocno z tym miastem. Mam tutaj rodzinę, przyjaciół. W ruch Kukiza zaangażowałem się z tego względu, że wydaje mi się, że po prostu po 25 latach nadszedł czas na jakąkolwiek zmianę. Przede wszystkim w wyborze reprezentacji kandydackiej, czyli zamiana monopolu na wolną konkurencję w małych okręgach wyborczych, gdzie poseł będzie mógł być weryfikowany przez, w małym okręgu przede wszystkim, to chciałbym podkreślić, do 65 tysięcy, gdzie będzie ten poseł znany społeczeństwu, żeby ewentualnie wszystkie obietnice mogły być rozliczane. No i druga rzecz, z racji jak gdyby mojej, powiedzmy, drogi zawodowej, chciałbym kłaść nacisk przede wszystkim na politykę obronną i bezpieczeństwa, na jak gdyby, powiedzmy, postawienie tego na nogi, że tak się delikatnie wyrażę, z uwagi też na tą sytuację geopolityczną, którą mamy w naszym otoczeniu. Dziękuję bardzo.